No jesteśmy w kolejnym konkursie w Sapporo. Trzeci już to konkurs. Będziemy za chwilę zaczynać kwalifikacje, ale przed tym zapisujcie się do Pucharu Świata z widzami. Imię plus pseudonim. I będę was dopisywał do listy. I teraz zaczynamy kwalifikacje. Zaczyna je oczywiście Wojtek Fortuna. No i co on zrobi? 132,5 metra w przepięknym stylu. I Klimek Murańka. Klimek niestety nie osiągnie tej odległości. I Frankie Five. Błąd delikatny, no i niestety blisko. Zobaczymy, co na to Stefan Hula. No, jak widzimy, nie dał rady. I Konrad Bonak. No, bo nas przyzwoicie skoczył, a niestety odległość ta nie da mu kwalifikacji. Patryk Gałka. No i Patryk Gałka ma kwalifikacje. Zobaczymy, jak Dawid Cyberblum i jego skok. Wszystko by było ok, gdyby był dłuższy skok. Łukasz Rutkowski. Zobaczymy, jak skoczy Pablito Biceps. No, przyzwoicie, ale raczej kwalifikacji z tego nie będzie Łukasz Luki. No i Łukasz Luki wyciągnął ten skok. I Piotrek Żyła. No i chciał wyciągnąć, ale niestety. Olek zniszczył. Dobra prędkość. No i niestety wypadek. Tomasz Byt. Tomek, bardzo dobra odległość. Dawid Kubacki. Odbicie z jednej nogi, no i niestety. Ale nie powalczy. Marek Rosenberg. Też odbicie z jednej nogi. I też go nie zobaczymy. Robert Mateja. I Roberta zobaczmy. W konkursie prawdopodobnie Maciek Kot. Maćka nie zobaczymy, zbyt krótki skok. I Paweł Ejkarot. Zbyt wczesne wybicie Pawła. Walczy o odległość, ale za krótka. Czarny koń Pucharu Świata, Paweł Kurpisz. No i problemy w locie, no i niestety.
Mateusz Chrzano. No i niestety, krótko. Jan Ziobro. No i niestety upadek Janka. Tak to mogła być kwalifikacja. Krzysio Biegun. Krzysio ma kwalifikację pewną. Damian van Lifepool. Damian van Lifepool jest na pograniczu zakwalifikowania się. Damian Ronaldo. Odbicie z jednej nogi może spokojnie wylądować swój skok. Adam Małysz. Adam Małysz, 126,5 metra i ma kwalifikację Kamil Stoch. Kamil Stoch zepsuł swój skok, niestety. Radek Gigantus. Radek też zepsuł skok swój. Za to Kasi Zajebiosa powinien dobrze skoczyć. Niby odbicie z jednej nogi, ale no i to zaważyło na lotach i niestety nie ma kwalifikacji. Seba Statysta. On nie musi się kwalifikować, więc spokojny skok. Zobaczymy jak Radek Jachres. Radek Jachres, przyzwoicie. Rafał Ślisz. Rafał Ślisz, no niestety. Skiepścił skok. Krzysio Miętus. Krzysio ratował się przed upadkiem. Marcin Bachleda. No przyzwoicie oddał skok 120 metrów. Nie miałby kwalifikacji, ale on nie musi się kwalifikować. I Borys Kaleson. Jak na lidera przystało, powalczył o odległość. No i zaczynamy pierwszą serię konkursową, a zaczyna Wojtek Fortuna. Wiatr pod narty. Wojtek powalczył o odległość. No ale... Zobaczymy, Patryk Gałka. I Patryk Gałka ładnie poleciał, 133 metry. Łukasz Luki. Łukasz też powalczy. Myślę tak, 128,5. Tomasz Byrd. Tomek trochę słabiej, ale zobaczymy go w drugiej serii. Robert Mateja. I Robert, siódma pozycja. Krzysio Biegun. No, Krzysio słabszy skok.
i możemy go nie zobaczyć w serii finałowej. Damian van Lifepool. Damian też słabiej. I Adam Małysz. Adam Małysz walczy o odległość i jest. 10. pozycja. Seba statysta. Mamy drugą serię z Sebą. Zobaczymy jak na to Radek Jachres. Oj, wyciągam skok do upadłego. No i raczej go nie zobaczymy w konkursie, w drugiej serii. Rafał Ślisz. Płasko, ale wyciągnął ten skok. No ale też możemy go nie zobaczyć. Krzysio Miętus. Krzysio, tak. Marcin Bachleda. Marcin Bachleda niestety, ale słabszy skok. No i Borys Kalesony. Dobry skok, ale odbity z jednej nogi. No i zaczyna Rafał Ślisz, 30 po pierwszej serii. Za punkt konstrukcyjny to już jest dobry skok. Krzysio Miętus za nim. Oj, Krzysio się ruszył. No i niestety nie był to udany skok. I Wojtek Fortuna. No i Wojtek. 131 metrów poleciał Borys Kalesony, lider Pucharu Świata. 24 po pierwszej serii. No Wojtka raczej nie pobije, ale drugie miejsce będzie miał. Tomasz Byl, 19 po pierwszej serii. Ładnie pofrunął. Chyba statysta 13 po pierwszej serii. No, przyzwoity skok. Adam Małysz, 10 po pierwszej serii. Dobre wybicie, dobra. Będzie dobra odległość, czy będzie pierwszy? Tak jest. I Robert Mateja, 7 po pierwszej serii. O, Robert widać, że jest słaby. I jeszcze upadek, no to już po ptakach. Łukasz Luki, 6 po pierwszej serii. No i druga pozycja. Patryk Gałka, 3 po pierwszej serii. Ale widzimy, co zrobił Patryk. Spóźnił odbicie. No i Martin Koch wygrywa przed Adamem Małyszem i Łukaszem Luki. Dmitry Wasiliew, 4 i 5 Peter Żonta. Wojciech Fortuna, 8, 9 Tomasz Byl, 10 Sebastatysta, Borys Kalesony, 12, 14 Rafał Ślisz, 19 Krzysio Miętus, 21 Robert Mateja, 22 Patryk Gałka. No i tyle. Klasyfikacja przedstawia się w taki sposób. Sebastatysta nadal ma swoją pozycję, ale Adam Małysz go goni.
I zapraszam Was na już ostatni konkurs Sapporo. Do zobaczenia. Hej.